Wodny Olbrzym zakochał się w mieszkance wsi Glinna, takiej, która wzbudzała namiętność bardzo wielu młodzieńców, więc siłą rzeczy taki konkurent im się bardzo nie podobał. Musiał zostać wyeliminowany, a my dzięki temu mamy jedno z najpiękniejszych jezior Puszczy Bukowej. Cześć, Krzysiek Lichblau, czyli Pan od Książek. W poprzednim odcinku widzieliśmy się na Stołczynie i spacerowaliśmy po powojennym Stołczynie, a dzisiaj jesteśmy nad jeziorem Szmaragdowym z naszym gościem Arturem Giza-Zwierzchowskim, autorem przewodnika po magicznym mieście Legendy Puszczy Bukowej. Większość moich rozmów rozpoczynam od tego, że chciałbym wiedzieć, skąd się znaleźliśmy w Szczecinie, jak te losy wyglądały. Czy to któreś pokolenie, rodzice, dziadkowie? No tak, ja jestem drugim pokoleniem Szczecinian. Moi rodzice dotarli tutaj razem z dziadkami tuż po zakończeniu II wojny światowej. Także mieli okazję jeszcze uczestniczyć w odbudowie Szczecina. Poznali się chyba przy odbudowie przeprawy przez Odrę, mostu w Podjuchach. Miłość pionierów. Tak. Piękne. A skąd? Skąd? Tata z dziadkiem pochodzili z Warszawy. No i cóż, gdzieś tam losy wojenne rzuciły ich do obozu pracy, który znajdował się pod Policami. Więc poza taką mitręgą wojenną wylądowali w okolicach Wyzwolenia właśnie tutaj, od razu na ziemiach odzyskanych. A mama z Polski Centralnej przyjechała do Szczecina. Rodzina chyba pomyślała, że to nowa szansa, ziemie odzyskane dawały dużo nadziei dla bardzo wielu w tamtym okresie. I tak się to zaczęło. Teraz bez ogródek. Skąd miłość do Puszczy Bukowej? Cóż, wyssałem ją z liści. Na którym etapie właśnie? Odkąd pamiętam, ja wychowałem się na przedmieściach Szczecina, w osiedlu Klucz, to już właściwie peryferia, takie skrajne, a jednocześnie osiedle, które też ma zaczepienie w Puszczy Bukowej. Właściwie całe dzieciństwo biegaliśmy z kolegami po pozostałościach poligonu wojskowego, który graniczył z Puszczą Bukową, więc dalsze eskapady kończyły się w głębinie lasu. No dobra, ale to jedno to zabawa w puszczy, na podwórkach i tak dalej, a drugie to miłość, która przeradza się w poszukiwanie historii, legend. Jak wyglądało to poszukiwanie legend? Na ile, skąd inspiracja i gdzie te legendy można wyłowić? Bo ja przyznam, że chyba nie znałem. No Szmaragdowym, okej, bo to gdzieś taka, ta, która do nas dociera, do centrum smutnego, to jakiś... Tak, w książce są chyba dwie adaptacje takich powszechnie znanych legend, choć nieodmiennie są obudowane historią taką, która rzuca na nie nowe światło. Skąd się to wzięło? Skąd pomysł w ogóle na legendy? Bo prowadzi Pan jeszcze Studio Legend, stronę internetową, gdzie też inne projekty. Tak, to szersze rozumienie zjawiska legendy, jeżeli chodzi o całe wydawnictwo. Natomiast jeśli chodzi akurat o tę książkę, to zależało mi na tym, żeby nadać pewnej odrobiny magii tym miejscom, które odwiedzam w Puszczy. One same w sobie są cudowne. Puszcza Bukowa obfituje w zakamarki, które rozbudzają wyobraźnię, które pozwalają ukoić ciało i duszę. To jest oczywiste, ale żeby dać tam jeszcze szczyptę magii, trzeba było zanurkować nieco głębiej. Stąd poszukiwanie legend. To był długi proces. Część to kreacja, część to odnajdywanie historii. Duże znaczenie odegrały wydarzenia z początku tego wieku ze wsi Binowo, kiedy to w jednym z opuszczonych domów udało się odnaleźć stare skrypty. To właściwie były początki zbioru legend Puszczy Bukowej w tym wydaniu. A udało się znaleźć, to znaczy?
Kto odnalazł? Tak, to historia, o której... Wolałbym nie mówić, bo to nie są materiały, które możemy posiadać. Mamy to, proszę Państwa. Do mnie dotarły te materiały już z drugiej ręki, więc też nie wszystko wiem o tej historii. Podobno to odnalezienie gdzieś w czeluściach pod podłogami starej poniemieckiej zabudowy. Ile w tym prawdy? Trudno powiedzieć. Na ile można wierzyć człowiekowi, który pisze legendy? Ale te legendy są jednym z elementów tej książki, bo po legendzie następuje część faktograficzna, tak to nazwijmy. Tak, taka jest idea. Tu już panu wierzymy. Taka jest idea książki. To jednak poza tą częścią legendową także solidny przewodnik, taki, który oprowadza po konkretnych miejscach, stara się czerpać z ich historii. I taka też była idea, żeby zaprząc legendy do pewnego rodzaju pracy. Każda legenda mówi nam coś o danym miejscu i idealnie jest udać się w to miejsce z tą książką, przeczytać swoim bliskim legendę o tym zakątku. Zwykle trzeba też poczynić jakieś działanie, które sprawia, że to miejsce objawia wtedy swoją pełnię tym, którzy zechcą z przewodnikiem do niego dotrzeć. Jasne. A ten research historyczny? Chodzi mi o sposób zagłębianie się w to. Na ile te materiały, bo wydaje mi się, że my mało wiemy o Puszczy Bukowej, my jako szczecinianie, oczywiście to różnie w indywidualnym ale z pewnością pozwolę sobie uogólnić. Może my jako szczecinianie w rozumieniu lewobrzeżnych mieszkańców Szczecina, rzeczywiście tak, dla wielu osób z lewobrzeżnego Szczecina. I teraz wychodzi. Prawobrzeże to już jest inny świat, a co dopiero Puszcza Bukowa, która... Ale inne światy przyciągają, więc jakby... Tak, w tym sensie to na pewno duża szansa. Podwaliną, ale nie jest też tak, żeby Puszcza Bukowa była terra incognita. To jednak przestrzeń, która była badana, jest badana i ciągle pozwala coś jeszcze odkrywać. Podstawą faktograficzną na pewno jest przewodnik Leksykon Lipniackiego. To chyba najbardziej zasłużony krajoznawca, który sporą część życia poświęcił na poznawanie Puszczy Bukowej, więc nie ukrywam, że jego dzieło na pewno w znacznym stopniu mnie inspirowało. Natomiast zależało mi na tym, żeby poczynić taką fuzję legend z faktami, żeby można było stworzyć książkę familijną, w takim sensie, by cała rodzina miała radość z odwiedzenia Puszczy Bukowej, dotarcia w konkretne miejsce i połączenia tego z legendą. To ja teraz zupełnie obiektywnie potwierdzam słowa autora. Może forma trochę przypomina dziecięcą, bo znajdziemy sporo ilustracji takich skierowanych do dzieci, ale jakby to jest książka familijna, gdzie możemy czytać się razem i każdy bez problemu znajdzie swoją część i będzie mógł się sam poruszać po tej przestrzeni. Na ile te legendy, bo na przykład już znajduję tę, którą mam tu na myśli, albo zaraz dopowiem, są pewnym nowum legendowym, a na ile są to pewne schematy, jak w przypadku legendy o wodnym olbrzymie, gdzie widzimy nawiązanie, albo inaczej kalkę pewną do legendy, która też wcale nie musi być główną inspiracją do tego, legendy o smoku wawelskim. Tak, to bardzo ciekawe pytanie, bo to jest też jedna z moich ulubionych legend, bo ona tak bardzo odnosi się też do takiego wizualnego, geograficznego charakteru Puszczy Bukowej. Jeśli przyjrzeć się mapie Puszczy Bukowej i kształtowi jeziora Glinna, to nie trudno wyłowić w nim kształt olbrzyma. Więc oczywiste jest, że taka istota mogła przemierzać Puszczę Bukową. Nie dziwi mnie to, że tego rodzaju legenda powstała.
kalka ze smoka wawelskiego, no wodny olbrzym w gruncie rzeczy nie był zagrożeniem. To bardziej trochę historia... Nie chodzi, że to zarzut, po prostu taki jest mechanizm legend, więc... Tak. To taka historia, nieszczęśliwa historia miłosna chyba w gruncie rzeczy w wypadku tej legendy. Wodny olbrzym zakochał się w mieszkance wsi Glinna, takiej, która wzbudzała namiętność bardzo wielu młodzieńców, więc siłą rzeczy taki konkurent im się bardzo nie podobał. Musiał zostać wyeliminowany, a my dzięki temu mamy jedno z najpiękniejszych jezior Puszczy Bukowej. Nabywamy książkę, siadamy do czytania i co przeczytać najpierw i gdzie się wybrać od razu? Czy zaczynamy Szmaragdowym, gdzie się znajdujemy i jak zaczyna się książka? Szmaragdowy jest... Albo inaczej, jak najłatwiej zakochać się w Puszczy Bukowej, nie znając Puszczy Bukowej? Bardzo trudno odpowiedzieć mi na to pytanie, ponieważ ja jestem zakochany w Puszczy Bukowej, odkąd tylko pamiętam. Okolice Szmaragdowego są dobrym punktem wyjścia. To taka puszcza w lesie, puszcza w mieście i miasto w puszczy, bo jednak są to jeszcze wciąż granice administracyjne miasta Szczecina, a bez wątpienia jest to też pełnoprawna Puszcza Bukowa. Wspaniały bukowy drzewostan, który nas otacza, jednocześnie z ciekawostkami przyrodniczymi, bo znajdują się tutaj mało znane siedliska botaniczne. Na przykład na tamtym brzegu znajduje się świetlista dąbrowa, taka rzadko zauważana nawet przez tutejszych turystów. Takie siedlisko biologiczne. To bardzo dobrze doświetlony las, pozostałość lasu dębowego, którym przemierza się właściwie samym skrajem jeziora. Coś interesującego i porywającego, jak na Puszczę Bukową. Drzewostan dębowy nie jest częsty. Ale, żeby z tym nie przesadzić, jezioro Szmaragdowe nadaje się także doskonale jako taka pierwsza randka z Puszczą Bukową, właśnie dlatego, że ma też sporo dodatkowych atrakcji. Jednak nie każdy od razu musi zapuszczać się na wiele godzin w leśne ostępy. Ci, którzy chcą po prostu dotknąć i poczuć Puszczę Bukową, tutaj mogą to zrobić stosunkowo bezpiecznie. Jest kilka tras wokół jeziora. Jest jakieś zaplecze gastronomiczne, w którym można ugasić pragnienie i odpocząć. No, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zaczynać zgodnie z naturalnym rytmem tego przewodnika od jeziora Szmaragdowego. Później z pewnością czeka jeszcze bardzo wiele intrygujących odkryć dla bardziej wytrawnych poszukiwaczy puszczy. Że to puszcza w mieście i to puszcza przez wielkie P, powiem tym inaczej. Przekonam Państwa tym, czego Państwo nie możecie sprawdzić, czyli zapachem, który się tu roznosi, cudownym drzew i wody, w których jesteśmy otoczeniu. Miłość od wielu lat, puszcza przechodzona w jedną, w drugą, w trzecią stronę. I zadam to pytanie, choć wiem, że odpowiedź będzie jaka będzie, ale Pan ją rozwinie. Czy są jeszcze skarby, które wchodząc, odkrywa Pan dalej nowe rzeczy, które się pojawiają? Tak. Właściwie... To jest ta odpowiedź, której się spodziewałem. Są, począwszy od samej pracy nad przewodnikiem, takim dosyć ciekawym i zaskakującym dla mnie skarbem, okazało się ciekawa formacja brzegowa w jeziorze Glinna. Poszukując i dociekając na potrzeby przewodnika, nurkowałem trochę w jeziorze Glinna i brzeg Zatoki Pieprzowej ujawnił zupełnie nowe siedlisko biologiczne, które właściwie nie zostało ani opisane przez Lipniackiego, ani przez panią Domian, która odpowiada za Wielką Księgę Puszczy Bukowej, ujmującą właściwie wszystkie zagadnienia biologiczne, botaniczne Puszczy Bukowej. No, udało się zarejestrować coś nowego, coś, co roboczo nazwałem torfową rafą z jeziora Glinna, ponieważ naprawdę ta formacja przypomina strukturą rafę koralową, choć jest to stromo opadający, niemal pionowy brzeg jeziora, pełen jamek, zagłębień, pełen życia. To taka niespodzianka w skali
mikro, makro, trudno byłoby to ująć. Natomiast dużo częstsze i prostsze zaskoczenia wynikają nawet ze specyficznego dostrojenia swojej uważności do tego, co spotyka się w puszczy. Często jest tak, że miejsca, które przejeździłem rowerem, na nowo odkrywam idąc pieszo. Często jest tak, że wystarczy gdzieś przystanąć, żeby uwaga wyostrzyła się na tyle, by odkryć coś, co do tej pory umykało naszej uwadze. Jakiś szczególny kamień, fantastyczny grzyb, dziwnie uformowane drzewo. To wszystko wciąż można w Puszczy Bukowej odkrywać. Więc zdecydowanie myślę, że jeszcze wiele niespodzianek czeka także na mnie. I w kontekście Puszczy Bukowej, i w kontekście legend pytam o plany. Książka już jest od ponad roku na rynku. Dobrze mówię? Na pewno to był ubiegły rok i chyba już... To właściwie dokładnie od roku, bo w przesileniu... 100 lat. W punkcie przesilenia jesiennego był akurat... No, to najwyższa pora ostrzyć pióro na kolejny. Jak wyglądają te plany? Tak. To jest moment na życzeniowość zupełną, więc... A my będziemy na filmiku później sprawdzać i przypominać. Jest trochę tych życzeń. Czekają inne ciekawe rejony przyrodnicze. Ten model łączenia legend z częścią przewodniską sprawdza się na tyle, że istnieje koncepcja taka, by powstał przewodnik po innych parkach krajobrazowych naszego regionu. Rejon Ińska czeka na tego rodzaju realizację. Oczywistym kandydatem jest też Puszcza Wkrzańska, która dla lewobrzeżnych Szczecinian też miałaby co odsłonić. Więc jeśli chodzi o tę część będącą ścisłą kontynuacją przewodnika po magicznym lesie, to tak wyglądają najbliższe horyzonty. Ale wydawnictwo myśli też o legendach w trochę bardziej metaforycznym wymiarze i zastanawiamy się nad tym, czy uda się nam ująć biograficzne historie Szczecinian, dotąd niepoznanych, w taką konwencję. Na przykład? Biografii legendy. Tu chodzi o osoby, które w tej chwili pozostają zupełnie w cieniu, takie, których nawet nie chciałbym w tej chwili wskazywać z imienia i nazwiska. Myślę, że wokół nas jest mnóstwo nieodkrytych historii. To jest jeden z tych kierunków, którym chciałbym się w ramach pracy wydawnictwa zająć. Tego życzymy w takim razie i z tego będziemy rozliczać z największą przyjemnością oczywiście. Zapraszamy do Puszczy Bukowej z książką Artura Gizy-Zwierzchowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.